No nie, zawiesiło mi się. No nie, zawiesiło mi się. No ale jaja, jeszcze to mogę przegrać przez to. Dzień witam was wszystkich moi drodzy, bardzo serdecznie, ja jestem Zet i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z Clash Royale. Na moim kanale, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będziemy znowu grali losowymi dykami z waszych klanów. Tak więc, moi drodzy, dzisiejszy klan to jest Meet Your Makers, czyli tak zwany mym. Jeżeli kiedyś graliście w LoL'a, kiedyś się interesowaliście LoL'em, to była naprawdę taka bardzo znana drużyna, która właśnie się nazywała mym, czyli Meet Your Makers, moi drodzy. No i tak, dzisiaj będziemy grali właśnie dykami z tego klanu, tak więc widzimy się już właśnie w pierwszym losowaniu. No i ogólnie, moi drodzy, jeszcze was bardzo przepraszam za to, że mam taką dosyć dziwną fryzurę, ale nie ułożyłem, bo po pierwsze mam za długie włosy, a po drugie, no nie chciało mi się układać włosów. No, przepraszam was, ale mam nadzieję, że nie będziecie na mnie jakoś tutaj bardzo źli. Tak więc, moi drodzy, lecimy oczywiście już tutaj do klanu Meet Your Makers. No i tak, może wylosujmy pierwszą osobę. Uwaga, kim ona będzie? Dobra, mamy pierwszą osobę i to jest, o nie, to jest X-Bow deck. Ja nie lubię, ja tak nie lubię grać X-Bow deckiem. No ale dobra, kopiujemy w takim razie ten X-Bow deck. Wszystko mam ulepszone, no jak najbardziej. W takim razie, moi drodzy, lecimy sobie na granda. Mam nadzieję, że uda się cokolwiek wygrać, bo kurde, powiem wam szczerze, że ja X-Bow deckiem totalnie nie umiem grać. Totalnie, uwierzcie mi, że ja i X-Bow deck to jest po... No co to ma być? Ściągam to. Ściągnę to, bo mi to przeszkadza tylko. Dobra, w takim razie nie polecam tych słuchawek. I jako, że bardzo lubię firmę Rokat, to tych słuchawek akurat nie polecam. Uwierzcie mi, nie kupujcie ich tylko ze względu na to, że ja je mam, bo nie są dobre, nie są dobre, uwierzcie mi. Dobra, w takim razie, moi drodzy, wystawiam sobie archerki tutaj, obyśmy nie trafili na gościa, który też gra właśnie tym X-Bowem, bo wydaje mi się, że możemy tak, na takie coś, prawda, trafić. Więc to by było chyba najgorsze, co by mogło. Dobra, oj, no nie wiem. Widzę, że gość ma deloga. Dosyć mocno mnie ładnie tutaj poobijał, co jest kurde trochę lipne, no ale spokojnie, wystawmy sobie w takim razie tutaj szkieletki na środku i spróbujmy wyjechać ofensywnie. No nie wiem, czy dobrze zrobię, spróbuję wyjechać ofensywnie, zobaczmy, co nasz przeciwnik tutaj oczywiście ma. Dobra, spoczko, nie wyszło aż tak źle, bo sami zobaczcie, że jego X-Bow bije w Knighta, a nasz X-Bow bije w jego X-Bowa, więc to jest oczywiście ogromny tutaj plus z naszej strony, że udało nam się to w dosyć fajny sposób tutaj ograć. Zobaczcie, X-Bow się przysął, w ogóle naprawdę, no X-Bow, ja nie lubię grać X-Bowem, wierzcie mi, że ja naprawdę nie przepadam za właśnie kurde tym X-Bowem, aczkolwiek mogę zagrać, tak, od czasu do czasu mogę zagrać. Sami zobaczcie, jak mu pięknie wieżę obijemy. Czy my tą wieżę mu skosimy już do końca? Bo mi się wydaje, że chyba nie. Chyba mu nie sko... Ale dobra, bardzo blisko. Zobaczcie, to jest chyba Fireball, o ile się nie mylę, moi drodzy. Sami zobaczmy. To jest 200 HP. Okej, koleżko, co w Afryce mieszko? No i teraz zobaczcie, moi drodzy, teraz będziemy mieli dosyć fajną sytuację, ponieważ Tesla zakosi cały jego spam, który jest z tyłu, a my po prostu dobijemy to jakimiś archerkami czy coś w tym stylu i też będzie jak najbardziej dobrze, bo wiadomo, że Tesla to jest naprawdę idealna wręcz kontra właśnie na X-Bowa, więc musimy to jak najwięcej wykorzystać. No i mam nadzieję, że uda się taką, prawda, walkę tutaj wygrać. Dobra, oczywiście jest to grand, więc w ogóle nagrywam ten odcinek jeszcze o, moi drodzy, jeszcze nagrywam go o 4 w nocy, więc no troszeczkę, gdybym przymulił, gdyby była taka sytuacja, no to proszę, abyście mi wybaczyli. Dobra, Teslę tutaj stawiamy, która będzie dosyć dobrą Teslą, która dości się do tego X-Bowa, więc jak najbardziej jest to pozytywny, moi drodzy, trade. My robimy coś takiego. Okej, okay. No i po prostu tym XBM sobie tutaj ciśniemy naszego przeciwnika. Nawet możemy polecić teraz na drugą stronę, bo on rakietę oczywiście wysłał. Okej, okay. On już się chyba poddał, tak więc, moi drodzy, good game dla nas, good game dla naszego przeciwnika. No i teraz jeszcze taki tip, chociaż ja nie gram za dużo właśnie X-Bowem, to wiem, jak grać dobrze X-Bowem, tak wam powiem, bo no, często spotykam ludzi, którzy grają X-Bowem i oglądam dużo replay właśnie ludzi, którzy grają z X-Bowem. No i mniej więcej wiem, jak tym X-Bowem się gra. Moi drodzy, jeżeli obiliście przeciwnikowi wieżę na przykład do 200, 300, 400 HP, a gracie właśnie X-Bowem, no to nie idźcie na tą całą stronę. Zawsze idźcie już na drugą stronę, no bo X-Bow, jeżeli X-Bowem zbijecie jedną wieżę, to drugi już prawie nie macie co zbijać, bo X-Bowem zawsze się gra tylko na jedną koronkę, na dwie naprawdę jest ciężko grać X-Bowem. Wiem to z doświadczenia, wiem, że Kacper często, jak już Kacper kiedyś jeszcze nagrywał, to właśnie miał taki problem z tym, że jak już wiecie, zdobył jedną koronkę, no to drugie już nigdy nie zdobył, przez to taki był jego problem. W takim razie, moi drodzy, lecimy już sobie właśnie do drugiej walki, w takim razie widzimy się już właśnie w samym losowaniu.
Uwaga, uwaga, moi drodzy, losujemy właśnie kolejną osobę z klanu Meteor Makers. Uwaga, kim ona będzie? Kogo tutaj mamy? Jakiegoś Plamera. Plamer właśnie, zobaczmy, co ty tutaj masz. O, bowler, to mi się podoba, chociaż nie wiem, na którym właśnie ja mam levelu tego bowlera, ale powiem ci szczerze, Plamer, że bardzo lubię grać bowlerem, więc jak najbardziej spoko. Okej, mam go na czwartym, więc jest całkiem spoko. Tak więc, moi drodzy, lecimy sobie już właśnie do drugiego granda na tym odcineczku. Mam nadzieję, że również tą walkę uda nam się wygrać, ponieważ fajnie było zrobić trzy winy, po prostu trzy winy, bo dzisiaj gramy oczywiście trzy walki, moi drodzy, będą trzy losowania, więc tak to będzie wyglądało. No dobra, w takim razie widzę przeciwnik, on chyba raczej z niczym nie zacznie, bo on zaczął mega minionem, więc możliwe, że to będzie jakiś golem, albo nawet i X-Bow. Jeżeli to będzie golem, no to mamy bardzo dobrą sytuację, bo to jest idealny wręcz deck do kontrowania golema. No a jeżeli nie jest to golem, no to też całkiem spoko. No nie będę się jakoś tutaj na pewno złościł. Okej, wystawia coś takiego, moi drodzy. My sobie wystawimy bowlera, żeby właśnie ten mega minion nam wtedy nic nie zadał. No i dobra, całkiem spoko wystawiliśmy. Szkoda, że przeciwnik aktywował nam główną wieżę, ale to nie jest jakiś największy problem, naprawdę, bo my zaraz to naprawdę będziemy fireballowali, o tak może powiem. Dobra, sami zobacz. No i chyba jeszcze jedna kulka wpadnie, chociaż nie, chyba już nie wpadnie. Aj, szkoda, myślałem, że jeszcze jednak tam dojdziemy, no ale spoko. W takim razie, moi drodzy, wysyłamy teraz mega miniona, troszeczkę lipa, bo za dużo mieliśmy eliksiru i przez to nasz przeciwnik mógł nas w bardzo, bardzo łatwy sposób, że tak powiem, wyczaić. Ale dobra, spróbujemy to wygrać. Postawimy sobie, tutaj mamy jeszcze minion hordę. On, jeżeli by udało się go zbejtować na tornado, to byłoby wręcz idealnie. Wiecie, moi drodzy, że tak wam powiem. Dobra, spróbujemy zagrać takiego hoga. Dobra, ten hog rider był naprawdę dosyć mocny z naszej strony. Super, super to wyszło, powiem wam szczerze. Tym bardziej, że teraz mamy nad naszym przeciwnikiem dosyć fajną przewagę, bo on niby ma tego mega... przepraszam, ja zawsze go mylę z mega rightem, a to jest oczywiście... jak on się, kurde, nazywa? Już nie pamiętam. No ten Dark Prince, o, Dark Prince. Zawsze mi się to myli właśnie z Mega Knightem, bo wiecie, no oboje mają te czarne zbroje i trochę mi się to myli. Dobra, w takim razie, moi drodzy, mamy bowlera. Kurde, nie chciałbym tego bowlera używać, ale wydaje mi się, że będę do tego zmuszony, ale spróbuję zagrać mega minionem, bo wolę bowlera sobie, wiecie, do czego zostawić? Do tego, aby po prostu jego golema skontrować, wiecie? To jest zdecydowanie lepsze będzie. Dobra, w takim razie lecimy sobie na kontrę i zobaczcie, ta kontra będzie dosyć mocna, tak mi się wydaje, ale on tutaj niestety ma aktywowaną naszą jego główną wieżę, przez co naprawdę to mu bardzo, ale to bardzo pomaga właśnie w obronie, prawda? Więc no troszeczkę lipa, ale jakoś sobie poradzimy, ja wam to gwarantuję. Dobra, w takim razie wysyłamy tutaj Goblin Gang, który jak najbardziej powinien nam tutaj pomóc, żeby zablokować właśnie tego kolesia. Spróbujemy sobie to właśnie jeszcze zapować. Zapować jak najbardziej, to zapujemy. No i teraz jeszcze rzucaj fireballa, żeby nasz przeciwnik zadał nam jak najmniej. Oczywiście, dobra, tego niech bije w tego mega miniona. To naprawdę nie jest dla nas taka wielka strata. Tym bardziej, że mamy jeszcze bowlera, który powinien rzucić swoją kulkę. I to jeszcze będzie kulka chyba na wieżę, dokładnie, moi drodzy. Jest to kulka na wieżę. Nie jest to na wieżę, kurde, już myślałem, no już się cieszyłem, a to jednak się okazało, że nie jest na wieżę. Dobra, w takim razie, moi drodzy, robimy coś takiego. Robimy sobie, o, ciach, 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 ciach. Okejos. Oj, teraz będziemy mieli trochę lipę. Teraz mamy trochę lipę, bo przeciwnik zagrał dosyć fajny push. Ja teraz będę musiał jakoś tam wylecieć, tak szczerze wam powiem. Nie wiem, czy on ma... Czy on ma właśnie... On chyba ma chociaż nie, chyba nie będzie miał jeszcze tornada. O, ty kurde. Falafenon, no co ty zrobiłeś? No zobacz, aj, kurde. By to szlak jasny trafił. No niedobrze teraz się stało. No ale ciężko naprawdę nam się na niego gra, bo gościu gra, niby gra golemem, ale gra golemem z egzekutorem, co jest naprawdę tak rzadko spotykane, że nie wiem, co tu się w ogóle wydarzyło, moi drodzy. Dosłownie, no nie wiem, co tu się wydarzyło, bo gościu... No nie mam szans z gościem, żeby tutaj wygrać. Ale co jedyne możemy zrobić, to właśnie tam polecieć jeszcze. Ale nie, niestety, nie mamy szans. Kurde, no, egzekutor i golem, co to w ogóle był za deck? Egzekutor, golem, prince, masakra, moi drodzy. Nawet szczerze nie mieliśmy jak gościa tutaj porobić, no bo on zawsze miał na nas kontrę, a nasz deck polega na tym, żeby jak on wystawia pompkę, no to my mu tą pompkę zbijamy, no ale koleś grał jakimś deckiem z Teksasu, co to ma w ogóle być? Sami zobaczmy, ten deck był warty 4-3, no nie wiem, no... Ach, no dobra, moi drodzy, lecimy właśnie do trzeciego losowania. Tak więc, moi drodzy, lecimy już właśnie do trzeciego losowania w dzisiejszym odcinku. Tak więc ja już stoję tutaj książką Dziennika Cwaniaczka, moi drodzy, zasłaniam oczy, a my właśnie losujemy. Uwaga, uwaga, teraz może weźmiemy troszeczkę kogoś wyżej, chociaż
Uwaga, ninja. O nie, no nie, no lawę mamy. Ja pierdzielę, co się teraz będzie działo? Ja już naprawdę sobie nie wyobrażam. No ale dobra, no zagramy lawą. Ja jestem tak słabym lawa lunem. Tam w ogóle lawą ogólnie, nie lubię grać tą kartą, chociaż wiem, że lawa jest dosyć dobra. Ostatnio nawet dostała bardzo, bardzo fajnego buffa, bo tam 5% chyba na zdrowie dostała, tak więc jest to całkiem sporo, moi drodzy. I powiem wam szczerze, że ja nią nie umiem grać, ale wiem, że ta karta naprawdę jest bardzo, bardzo silna. I jeżeli umiecie nią grać, jeżeli macie tego umiejętności, żeby grać lawą, to jak najbardziej grajcie sobie tą lawą, bo lawa jest naprawdę silna. Ja o tym wiem, no ale tak jak mówię, no nie umiem nią grać i nie będę udawał przed wami, że umiem, a nie umiem. Dobra, on wystawia Deloga, czyli prawdopodobnie nie miał co innego wystawić. Czyli co on może mieć? On może mieć jakieś golem. Okej, ma Inferno. No okej. Nie jest źle, bo... no i teraz mam taki trochę dylemat, bo albo Balona, albo Hordę. Przez to, że nie gram w ogóle lawą, to nie wiem, co by tutaj dać. Ale spróbujemy dać miniony. Oraz Okejos. Okejos, moi drodzy, zobaczmy. Przeciwnik troszeczkę nonszalancko gra. Nie wiem, czy dobrze zrobił. Raczej nie, no raczej tutaj niezbyt dobrze nasz przeciwnik zagrał. Tym bardziej, ale on teraz zapa może rzucić, co by nam trochę utrudniło sprawę. Ale zobaczmy, no rage na obronę. No nie wiem, moi drodzy, co tutaj się dzieje w ogóle. Może to jakieś są zaawansowane taktyki, nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że nasz przeciwnik tutaj troszeczkę słabo zagrał, no bo jednak Rage'a mógł sobie na później zostawić, ale pamiętajcie, że gdyby on tego Rage'a nie wyrzucił, to na pewno też straciłbym to wieżę, no więc no jakieś tam te zagranie może i miało swój ukryty sens, no ale nie wiem czy się tak szczerze opłacało. Dobra, tą pekkę sobie tutaj zbijamy w takim razie. Nie, no nie, no jeszcze lawa, prawda, która źle mi tutaj wpadła. Co się dzieje na dzisiejszym odcinku? Ale oczywiście mamy nad naszym przeciwnikiem ogromną wręcz przewagę eliksirową, ponieważ on sfrizował, przedtem jeszcze zdelogował, tak więc mamy ogromną nad nim przewagę. No i tą wieżę powinniśmy sobie lawa paps, no niestety, nie zbijemy tej wieży, ale to nawet dla nas lepiej, ponieważ tą wieżę już mamy na strzałki, tak więc nie będzie jej problemu, żeby ją zbić. No a my sobie wystawiamy w takim razie szybką tutaj lawę. Zobaczymy, co nasz przeciwnik. Okejos. Dobra, balon chyba doleci. Jeden strzał, tak, dobra. Zadał jeden strzał, w takim razie moi drodzy. No nie, zawiesiło mi się. No nie, zawiesiło mi się. No ale jaja, jeszcze to mogę przegrać przez to zawieszenie. Co tu się dzieje w ogóle? Zawiesiło mi się, ale dobra, spokojnie, bo tamta prawa strona leci na strzałki, więc nie jest to jakiś tam największy problem, więc no dobra, nie będę jeszcze panikował, aczkolwiek no już miałem wygraną w kieszeni, że tak powiem, a tutaj jednak no nie jest to aż takie pewne, no ale dobra, tutaj robimy taki push, on tak jak mówię, no Wizardem będzie sobie tutaj pomagał jak najbardziej. Ja już tutaj myślę, że dam Fireballa. O, ty, muszę trzymać tego, moi drodzy, arołki. Wydaje mi się, że ten balon doleci, ale wolę trzymać. Dobra, to wygraliśmy tą walkę. No wygraliśmy, ale końcówka była naprawdę taka dosyć dziwna, no bo ja popełniłem taki błąd, znaczy błąd, no po prostu laga dostałem, no i troszeczkę lipa. Tak więc, moi drodzy, widzimy się już w... Aha, nie widzimy, no bo to miała być ostatnia... Tak, to miała być ostatnia ręka, co ja za głupoty wygaduję. Tak więc, moi drodzy, dzięki wam jeszcze bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeszcze na sam koniec odcinka, taki pocieszalny moim... Drodzy, tutaj Crowncest, no ale z Crowncesta nic ciekawego nie wypadło, chociaż zapisy chcę robić na level 7, więc całkiem fajnie. Tak więc, moi drodzy, dzięki wam bardzo, ale to bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jeżeli wam się spodobało, oczywiście zostawcie łapkę, suba i komentarz, będę wam bardzo, bardzo wdzięczny. No i do kolejnych odcinków, no i cześć!